Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku ze Stray. Kochani, ja znalazłem tam z góry. Tak naprawdę nagrałem to od razu po następnym odcinku. Chciałem w sumie skończyć już, ale nie mogę, ponieważ Stray nie ma automatycznego zapisu. Znaczy automatycznego ma, manualnego nie ma. I jakbym teraz to po prostu wyszedł z tej gry, to bym stracił cały progres. Myślałem na początku, że może twórcy stwierdzili, że systemem save'ów będą właśnie te nasze drapanka. No i tak sobie tutaj klikałem. No niestety nie. Nie jest to save. Potem stwierdziłem, może jak rozmawiamy, to nam się to save'uje. Pokazałem tutaj naszemu przyjacielowi tą notatkę z kodem binarnym. Powiedział nam, że to bardzo stary kod binarny, tylko jakiś srogi kujon mógłby go odczytać. No i stwierdziłem, kurczę, no dobra, szukamy dalej. Znalazłem tutaj niżej troszeczkę i mówię, może jak zmienię muzykę czy coś. Niestety nie, nadal to nie zadziałało. No i tak sobie chodziłem. Szukałem i zauważyłem, że wisiał tu obraz. No to kliknąłem go i ogólnie nasza kicia zwaliła obraz o w ten właśnie sposób i odczytała kod 1283. I tu jest jeszcze napisane Olof, coś tam. Ja sobie to teraz zapiszę. 1283. Wydaje mi się, że to może być kod do naszego safe'u tutaj po lewej stronie. Ale pewny nie jestem. Tak czy inaczej, najprawdopodobniej, kochani, ja przerwę ten odcinek w połowie jakoś. Zajmuję się roślinami. Ludzie tak bardzo je ulepszyli. Wymagają teraz niewiele światła. Wystarczy tego trochę je podleć i spójrz tylko, jakie robi się wielkie. Ta technologia rzeczywiście zdumiewa. Dodatka. Cały czas to samo mówią, czyli zbytnio się chłopaki produkcji nie postarali na temat tego. Jaki był ten kod? Kurde, zapomniałem. Dobra, ale mniejsza. Zrobimy progres sobie. Postaramy się dostać do tego wielkiego neona pomarańczowego. Myślę, że to jest już najważniejsza i najbardziej dobra pora na to. Tylko tak, żeby tam się dostać, to musimy znów wejść jak kot. Czyli tędy. W ten sposób. No nie chciałbym tracić tego progresu, kurczę, no. Szkoda, że naprawdę nie zrobili żadnego manualnego save'u. Ewentualnie to drapanie mogło być fajnym save'em. O, naprawdę mankament, minus totalny. Dobra. I tak, gdzie był ten neon? Neon był tutaj. Tylko tak, z drugiej strony tam się nie dostaniemy. Może być tym bardziej problematyczne. Dobra. Lecimy. W sumie tak samo poprzednio zjechałem i dopiero zlazłem, więc od razu macie powtórkę z rozrywki. Hop. Dobra, kicia, tutaj nic nie ma. Teraz jestem już tak zmęczony, a ta gra po prostu mi każe dalej grać. Nawet nie jestem na nią zły. Ja już chcę do swojego kotka, tak, wiecie co, tak sobie patrzę na te kociaki właśnie wirtualne i tak dalej, że aż mi normalnie się do mojego prywatnego kota sentyment zrobił. A wiem, że kicia już na mnie czeka. Do spania gotowa. Tu nas nie było. Oczywiście wszystko zwalimy, wszystko rozwalimy. Standardowo jak to kot. Jak koci Bożek przekazał. Wszystko zwalamy. Wow, ale to masz ten ogon. Hop. Coś tu jest. Partytura numer 6x8. Zbieramy. Co tu jest? Zbierz notatnik Clementine 4x4.
Jakiś dziwny notatnik ozdobiony symbolem. Ten należał do kogoś o imieniu Clementine. Nie no, ja muszę jakoś, muszę ogarnąć jak... Może padem? Czekajcie. No nie, tak też nie działa. Tak też nie działa. Kurde, słabe to jest. To jest słabe. Jak to do góry podciąga? O, jest! Dobra, strzałkami wystarczy. Kurde, tak się stało. Strzałek już nie używa, że to szok. Wszystko idzie zgodnie z planem. Zdołaliśmy nawiązać kontakt z pozostałymi na wyższym poziomie, zanim przekaźnik przestał działać. Co w miejscu o nazwie Śródmiasto, które najwyraźniej znajduje się pod kontrolą jakiejś złowrogiej potęgi. Rozmawiałem z Momo. Znam to spojrzenie. Nie wyruszy z nami. Wraz z nami. Szkoda. Szkoda, Momo, że nie wyruszyłeś. Tutaj nie wyjdziemy. Ja już mogę. O! Minuta 25 sekund. Dobra. Kochani, tu będzie cięcie. Tu będzie cięcie, jak chcesz spać. I po cięciu, moi drodzy. Znów wracamy, wracamy. O, dobra. Jest dzień już po. Nie pamiętam dokładnie, co dorobiłem. Wiem, że chyba wlazłem... Dobra, już pamiętam. Wlazłem tędy. Gramy dalej na czym kitku. Kitku, wykitku. Musimy sobie trochę poklikać. A, nie da się poklikać. Dobra, mniejsza. I, kochani, ja się teoretycznie ze Stray nie chcę spieszyć. Wiem, że ta gierka jest około na około 5 godzin. Wiem, że są też problemy właśnie z tymi save'ami. Wiem, że nie tylko ja na to narzekałem. Ale żeby przynajmniej delikatnie sobie to wszystko przyspieszyć, to chciałbym jednak pójść już do naszego przyjaciela, który miał nam pomóc z tym wszystkim. Miał nam chyba tutaj pomóc, prawda? Wiem, że jest teraz dosyć mocna jazda właśnie, jeżeli chodzi o tego Stray, bo zauważyłem, że osoby, które w sumie nawet nie nagrywają AAA, chociaż co jest AAA? W sumie nie wiem. Jesteśmy kotkiem. Tak czy inaczej nagrywają właśnie Stray. Kim ty jesteś? Te kręgi światła są naprawdę zjawiskowe, ale pewnego dnia chcę zobaczyć prawdziwe niebo. Na zewnątrz? Mamo powiedział mi, że kiedyś się tam dostanie. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Notatnik Doka? O tak, wszyscy tutaj znają ten symbol, oznacza nieznajomych. No tu już gadaliśmy o tym. Musimy spotkać naszego Momo. Ja dosyć sporo słyszałem o zakończeniu, znaczy sporo, no nie sporo, kłamie, oszukuję. Słyszałem ogólnie o zakończeniu tej gry i podobno jest dosyć dziwne i dużo nie tłumaczy. I troszeczkę mnie martwi, że jednak może na szkitku tutaj nie wyjść zbyt dobrze. Ale mam nadzieję, że się jednak zdziwię i będzie wszystko w porządku. To jest nasz Momo. Ale wyglądasz normalnie, jak robot. Momo, nie martw się. Momo. To się nigdy nie uda. Czemu ich zostawiłem? Jestem teraz zupełnie sam. Ej, ty. Czego chcesz? Chcę zapytać o to. Zdjęcie światła na zewnątrz? Chcesz się tam wybrać? Daj sobie spokój, to strata czasu. Znajdziesz jedynie samotność i rozpacz. Moi przyjaciele też o tym marzyli, a teraz nie ma po nich śladu, a ja jestem sam jak palec. Nie mam pojęcia, gdzie mogli się podziać. Próbowałem się z nimi skontaktować, ale ten przekaźnik nie działa. Moi przyjaciele i ja robiliśmy to notatki z naszych badań na temat świata na zewnątrz. Proszę, jeśli naprawdę chcesz tam wyjść, weź moje. Notatnik Momo 1x4. Musisz sam sobie poradzić. Ja skończyłem ze światem na zewnątrz. Powodzenia. Momo, jak tylko nam się uda, to z pewnością ci pomożemy. Momo wydaje się być bardzo smutny. Tęskni za przyjaciółmi.
Niech rzucę okiem na notatnik, który nam dał. Manifest nieznajomych. Musimy za wszelką cenę dostać się na zewnątrz. Musimy chronić nasze siostry i naszych braci. Musimy trzymać się z dala od zurków. Podpisano Clementine, Zbaltazar, Doc oraz Momo. Zdaje się, że imię Momo dodano później. Myślę, że powinniśmy odnaleźć pozostałe notatniki. Momo, nie smuć się, proszę. Wyłączmy to. A jednak włączyliśmy dopiero. Czyżby? Tak. Zastrzymy pazureczki. Louis Metallicu. Teren zaznaczony. Czy zabawka? Zabawka! Nie to. Zabawka. Bawimy się zabawką. No ty coś niechętnie się boisz tą zabawką. Powinien się rzucić. I ostrzymy pazureczki. Ostrzymy pazureczki. Jak kitku. Znów torba. Jednak to ciekawość świata to jest. To jest. Jednak kocia rzecz. No, już, kitku, już. Teraz to spadnie. Wiem tylko, że slamsy chciałbym zrobić na 100%, tylko nie wiem, czy nam się to uda na początku. Wytłumacz. Nieznajomi. Zapamiętaj. O, mamy tutaj. Back Home 2. Krowa. O, Back Home 2. Pamiętam tę grę wideo. Powstała wkrótce po tym, jak stworzono mnie. Chyba. Nie pamiętam. Naukowiec i ja spędziliśmy wiele czasu z tą grą. Fajnie było. Tęsknię za nim. Czemu nie potrafię przypomnieć sobie jego imienia? 18%. Huraken. Masa plaż, ojej. Tam co jest? Nie zobaczymy tego niestety. Możemy się kryć pod łóżkiem. Dobra, tylko co nam to dało w tej chwili? Aha, znów drapanka. Nie no, nie odpuszczę sobie drapanka. Nie odpuszczę sobie drapanka. Tu nic nie ma chyba. O! Partytura numer 1/8. Już było Wurf. W ogóle widziałem achievementy, że jest achievement o to, że się ocieramy o ludzi. Więc chciałbym na pewno się poocierać trochę. Ten ból na ścianie odpowiada temu, który znajduje się w notatniku. Ale tam już byliśmy. Już tu byliśmy, ale możemy sprawdzić, czy nie ma tu gdzieś podobnych znaków. No dobra. W ogóle gdzie jest? Ta winda jest tutaj. Musimy tą windę ogarnąć chyba jakoś. Tam jest znak. Tu jest znaczek. Dawaj, kiciuś. Kitku, wykitku. A jest też również... Achievement za zmianę kanałów. Mam nadzieję, że jakoś ogarniemy. A, jeszcze. Jeszcze chyba. O, jest, telekot, odblokowano osiągnięcie. No właśnie, to chciałem osiągnięcie. O, odblokowano kotopulta. Jesteśmy kotopultą. A tu jest biblioteka. No to nie, to już byliśmy. Te znaki tych nieznajomych musimy ogarniać. W ogóle tak, możemy na pewno pójść do sklepu i coś kupić. To jest pewne. A właśnie, i ten nerd nasz kochany. Bo ty, Heptor, jesteś takim dosyć nerdem.
O, hej, to ty. Dziwaczny siebie maluch, ale coś w tobie jest. Czuję potrzebę, aby ci pogłaskać, ale nie zrobię tego, bo tego nie rozumiem. Pokaż przedmiot. Kod do sejfu? Bardzo stary kod binarny, tylko jakiś srogi kujon mógłby go odczytać. No jednak nie, ty nie jesteś kujonem. Nie jesteś kujonem. Ale w barze mieliśmy ten sejf. W barze mieliśmy ten safe i na pewno chciałbym z tego... No nie, kitku. Chciałbym z tego skorzystać. Włączyliśmy? Programowanie. Zapukaj do drzwi i poczekaj, aż otworzymy. O. Dzień dobry. No czemu nie możemy z tobą rozmawiać? Pocierać się możemy? Nie. Szukasz Eliota? Jest tu niedaleko. Powiedz nam coś o... O. Straciliśmy to. O nie! O nie! Partytura, dobra, mamy kolejną. Zostaliśmy zaprogramowani, aby być niewolnikami Elot. To nie są miliony. 2 miliardy? 544. 8, dobra, nieważne. Dni mamy duszę. Mam nadzieję, że pewnego dnia nieznajomi znajdą wyjście z tego piekła. Momo. To jest jakiś przyjaciel Momo. Jakiś przyjaciel Momo. O ty nerdzie. Kod binarny. Widzę, zapamiętaj. Widzę, spokojnie. Ale najpierw musimy jednak podrapać sobie troszeczkę. To drzewo to cud nauki. To niezwykłe, że ludzka pomysłowość pozwoliła na stworzenie roślin, które mogą obyć się bez światła słonecznego. Życie organiczne potrzebuje drzew do oczyszczenia powietrza w mieście. Roboty nie mają takich wymagań, a i tak opiekują się nimi. Tego życzyliby sobie ludzie. 22%. Dobra, podrapmy. Mamy wejście. Coś tu jest? Tu nie ma nic. A i to jest ten sam znak, co u Momo. A jaka nutka fajna. Dzień dobry. Tak, czym mogę pomóc? Eliot. Kod do sejfu. Też bym rozszyfrował ten kod binarny. Chwileczkę. Muszę tylko przekalibrować moje soczewki. Już. Napisałem tu Duferbar. Dziwne. Kto umawia się na randki przy pomocy kodu binarnego? Może partytura? Nie gram na żadnym instrumencie, przykro mi. Notnik Clementine. No dobra, to już ogarnęliśmy. Nie czuję pragnienia. No okej. Czyli nie chcesz nam nic powiedzieć. No trudno. Podrapmy sobie więcej. Podrap. Co za kot? Nie, to nie jest kot. Kot jest tu! Kot jest nasz. Nie! Kitku! Nie wolno, kitku. To jest ten bar, tak? Duper bar. O właśnie, i to wam chciałem pokazać na początku. Widzę, że to się zresetowało. 1283. 1, 2, 8, 3, zapamiętaj. 1, 2, 8, 3, Jezu, ja mam tak krótką pamięć. 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8, 3. To gdzieś było tu. A, dokładnie, to jednak ten kod. Partytura numer 8 na 8. Teraz nam przyjaciel pogra trochę.
O, dzięki za muzykę, zabiorę się do ćwiczenia. Myślisz, że możesz znaleźć więcej? Oczywiście, że tak, już mam. 6 na 8. 1 na 8, albo no 8 na 8. Niewielki walczyk. Brzmi rewelacyjnie. A teraz sprawdź to. Już wiem, co na szoty wleci, ewidentnie. Ewidentnie to wleci na szoty. No, dzięki za muzykę, dobra. Mogę, masz. To było 3 na 8. Bez tytułu. Ten utwór składa się dokładnie z 44 nut. Te nuty to trochę ci nie wychodzą. Moje miauczenie jest lepsze. Masz jeszcze 6 na 8. Ochłonięcie. Chyba będę w stanie to zagrać, posłuchaj. Ma coś w sobie, ewidentnie. Ma coś w sobie. Trochę zamulimy tutaj jednak. Ej, to jest fajna nutka, naprawdę. To było fajne, to mi się podobało. To było eleganckie. Morskłe. Dobra, ostatnia parytatura, która nam została, to jest 8 na 8, ostatnia niby. Nieczytelna parytura. Partytura, Jezu, no nie nauczę się nigdy. Strasznie nieczytelna, ale spróbuję. Coś kojarzę z tą muzyką. Coś kojarzę. Coś z tego kojarzę, naprawdę. No, lopuje się chyba. Dobra, starcie muzyki. Idziemy do kupca. Kitku biegnie do kupca. Tu był kupiec, znaczy sprzedawca, nie kupiec. Żeby nie zamulać, bo i tak z 5 minut zamuliliśmy. Kabel elektryczny zbadaj, nie wiadomo co to jest. Eliksir żywności. No dobra, masz. Proszę uprzejmie. To było wspomnienie. Wczesny model towarzysza. Dawniej nie mieli osobowości i byli niewiele więcej niż sprzątaczami. To miłe, że w końcu zaczęli naśladować ludzi. Trochę jakby za nimi tęsknili i na swój sposób uchronili ich przed wyginięciem. To dobre roboty.
25% odblokowano wspomnień. Dobra. Super detergent spirytusowy. Nie mamy chyba takiego. Tu parytatura. Jedna butelka napoju. Nie mamy już żadnych. Niestety nie mam żadnych. Dobra, ale co my mamy dalej zrobić? Wspomnienia. Nie chciałem tego. Ops, przepraszam. Nie pamiętam, jak się pytało naszego robocika o drogę. Dobra, ale tak teoretycznie. Mamy tutaj tą windę. Czy my nie możemy gdzieś się tutaj... Nie, nie możemy. Dobra, czyli musimy wejść jednak na górę tam, gdzie już byliśmy, ale... Ale. Teraz wiem, że kazał nam robocik tam przejść. To było gdzieś... Tutaj. To było tutaj. No, jesteśmy, panie robociku. Nadal nic nie widzę. Nic tu nie widać. Ha. No nie widać tu nic. Tu pod łóżkiem również nic nie widać. Po co robocik nam kazał tu przyjść? To jest pytanie. No. Oczywiście bałaganu narobimy. Jak to kot. Dobra, nie wiem po co nam tutaj kazał przyjść, ale nieważne. Musimy tu sobie ogarnąć co innego. O, drzwi do drapanka. Drzwi do drapanka, to się lubię. Co to był za hałas? Pewnie nic takiego. Drapu jeszcze raz. Nie, nie można. Jakim, którym ja latarkę włączałem? FTBGJ? Nie. Nie wiem. Którymś włączałem, ale nie wiem którym. Dobra, przejdźmy tędy. Tam już byliśmy. Ale widzę, że tu coś jest. Tu jest chyba nasz nerdzik. Tak, tu jest nasz nerdzik. Tędy przejść niestety nie możemy. I tu wyjść również nie możemy. Ale już tu możemy. A no właśnie, tam przeskoczyć już nie przeskoczymy. Tutaj też nie wejdziemy. Niestety. No. Tu już byliśmy tu. Tu był Momo. Nie, tu była biblioteka. Troszkę się zgubiłem. Pani to bierz się do roboty, chłopie. Ty mi to. Uwielbiam taką pogodę. Wy przyjaciele z tą farbą byliście. Mój kumpel i ja uwielbiam rzucać sobie wiadra. Prosta, czysta zabawa. Nasz sąsiad z dołu jest innego zdania, więc robimy sobie przerwę. Może tutaj, gdzie to wiadro spadło? No właśnie. No łapki, kocie.
Znów muszę uprzątnąć przed sklepem. Przestań bawić się nad moim sklepem, ty niezdaro. No sobie tu wejdziemy w takim razie. U nas jeszcze nie było. O, kot w pralce, nie, jednak nie. To nie jest sklep, tylko pralnia. To nie jest sklep, tylko pralnia. Tylko o dziwo tu nic chyba nie ma. O, super detergent spirytusowy. O, to nam chodziło. Wiązka kabli, ale do czego nam wiązka kabli jest potrzebna, skoro jeszcze nie wiemy? No pokażmy mu ten super detergent. A nie możemy niestety. Gość znów zmywa farbę. Zużyj cały ten detergent, już ja to mówię. Możemy ci pokazać to? O, mówisz o tym? Założę się, że są tacy, co gotowi byliby zapłacić niezłą sumkę za pełną butelkę super detergentu. No właśnie. To do czego nam będą te kable? To jest pytanie za milion punktów. Do czego nam będą te kable? Aby naprawić windę? Witaj ponownie. Czego życzysz sobie tym razem? Komplet kabli elektrycznych. Wezmę go za butelkę super detergentu. Dobra, masz. Proszę uprzejmie. Kabel elektryczny. Jeszcze pary tura została tylko i wyłącznie. Skąd my ją możemy wziąć? Po co nam te super kable? To jest pytanie, po co nam te kable? Czy my tu możemy wejść na górę? Bardziej mam na myśli tak całkowicie. Jedynie nasi przodkowie potrafią rozróżnić te kolory. Powiada się, że kiedyś dominowały one światem. O, i tam coś jest. Tego nie widziałem wcześniej. Ominąłem. No, kitku. Nasi elastyczni przodkowie zostawili nam to miasto. Nasz dom jest ich dziedzictwem. A jednak to czytaliśmy chyba. O. Starożytne powieści wspominają o naturalnym świetle, które wyciekało z gwiazdy i lądowało u naszych stóp. Światło to było źródłem ciepła i zadowolenia u naszych przodków. Umożliwiało im rozwój. Zegarek nie działa. Dobra, mamy te super kable. Co dalej? Co dalej? O, to coś było do przetłumaczenia. Rośliny Neko rosną w ciemności. Nie potrzebujesz słońca, aby cieszyć się naturą. To dlatego tutaj robociki mogą mieć cokolwiek, jeżeli chodzi o rośliny. Pocieramy się trochę. Tu wyjść nie możemy nadal. Tu wyjść nie możemy. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Widzimy się w następnym odcinku. Oczywiście. Oczywiście. Z naszego kitku. Z naszego kitku. Dobra. Starczy. Trzymajcie się. Hej, hej.